tyłek miał ten policjant? Czego chciał? W łóżku leżę, kocę się i czytam. A co ci to obchodzi? Przecież słuchaj, te dziewczyny zostały podrzucone, prawda? To było cholernie fajne. Skąd to masz? Ze sklepu, co cię to obchodzi? Jakby chciał mi pan pomóc, to dziękuję. Sama sobie poradzę. Jestem zajęty. Moja matura to jest moja prywatna sprawa. Pamiętaj, nie jesteś moim ojcem. Nie, mam to w dupie. Ola, no co? Zabronisz mi? Dopóki mieszkasz w tym domu. Tak, wiem, dopóki mieszkam w tym domu, mam robić, co mi każesz. Już nie mogę się doczekać, aż stąd wyjadę. Zresztą nie muszę tak długo czekać. Już nieraz uciekałam. Ola, ciebie coś opętało. No? Opętało mnie. Opętał mnie szatan. Przychodzi do mnie codziennie i pieprzy się z nim. Pieprzy się z nim. Pieprzy się z nim. Pieprzy się z nim. Pieprzy się z nim codziennie. Dziecko. Wszystko już wiesz, mamo.